Cześć, witajcie. Z tej strony Treblo, VR Studio Augustów. Witam Was ponownie w kolejnym już odcinku. Co, zrobimy tak jak ostatnio. Pozwiedzamy sobie trochę. Powalczymy z różnymi potworami. No, chyba trzeba będzie się położyć spać. Pokażę Wam, co udało mi się... czego udało mi się dokonać przez ostatni czas. Trochę tu się pozmieniało, także mam nadzieję, że będą to interesujące rzeczy. Chyc, jakieś zombiaki, szkielety. Ej, ty zombie, chodź tu. Aha. Chociaż ten, no, szkielet też padł. Dobra, może coś tam z niego ciekawego wypadło. Niestety nie. To nic. Pam, pam, pam. Pokażę Wam może na początek, co by Wam pokazać na ten dobry początek. Skąd to muszę się trochę poprzestawiać, żeby wszystko było tak jak trzeba. Może tak, na początek pójdziemy tutaj. Pokażę Wam, co odkryłem. Odkryłem naprawdę ciekawe rzeczy. Nie spodziewałem się tego, byłem sam zaskoczony. O. Trochę mięska ze tego, to nic, ale się przyda. Chodziłem, troszkę oświetlałem sobie tutaj okolice, żeby potwory nam się nie pojawiły przypadkiem za blisko naszego miasta, naszej wioseczki w zasadzie. I tutaj była dziura. Nie wiem, skąd ta dziura była. Tyle razy tędy przychodziłem i nigdy tej dziury tu nie widziałem. Stwierdziłem, że nie będę do niej skakać, bo spadnę, się poobijam, potwory mnie dopadną, no to profitu zero. Przy okazji, zobaczcie, trochę pouzupełniałem już drogi. I co, cóż, stwierdziłem, że odsunę się trochę, na pewno ta dziura gdzieś się będzie łączyć. Na razie taki prowizoryczne zejście sobie przygotowałem, później to jakoś jeszcze obuduję ciekawiej, żeby to wyglądało nie tak jak tutaj, jak jakaś lepianka. Pa, 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 pa. O, tędy pójdziemy. Tu chwilę, moment, pokopałem, pyk, pyk, pyk i o, węgiel, tego nie wykopałem. I trafiłem tutaj. Tu były dwa creepery, nie było lekko, ale się finalnie udało. Małą dziurę w tym miejscu zrobił creeper jeden. Drugiego udało się ubić. Trochę surowców tutaj znalazłem. No, w każdym razie chodząc dookoła wioski słychać cały czas jeszcze zombiaki z podziemi. Zaskakuje mnie to za każdym razem. Tu też nie wykopałem wszystkiego? Oj, treblo, treblo. Hec. O, aha. Okej, dobra, to już tam dalej nic nie potrzebujemy. W każdym razie dziura, która... A, bo ja tam nie poszedłem jeszcze. Tam to piasek jest tutaj. Cyk. O. W każdym razie tak, ta dziura była gdzieś tutaj. Ja ją zakleiłem. W każdym razie na razie jeszcze tam nie będziemy schodzić. Tam jeszcze mnie nie było. Z tego co widzę. Tutaj mamy chyba kuźnię z tego co... Widzę po suficie, po podłodze kuźni, bądź suficie tego tunelu, tej dziury, tej jaskini. No i tutaj, tutaj mamy jakby dalszą część tej jaskini. O, tutaj była zalana wodą, ta woda sobie spływała. Dobra, tak, trochę tutaj sobie, o, słychać było mieszkańca wioski. Trochę sobie tutaj przekopałem, bo... Właśnie. Gdzieś tu są. Gdzieś tu są. Gdzieś tu są. Pytanie gdzie? Pytanie gdzie oni są? Gdzie my jesteśmy? Dobra, nieistotne na razie. Nie będziemy się przekopywać.
Gdzieś tu są, nie mogę ich namierzyć. Tu był węgiel chyba, ale nie, tam schodziłem jeszcze w dół, to szukałem tego wejścia. Dobra. Nie wiem, gdzieś tu są, to tego jestem pewien. Poszukam ich później. Także, no, powiem wam, ciekawie to. Patrz. Wow. O nie. Jak już czy? Przyda się. Do czegoś na pewno. Jak to wygląda sytuacja? Dobra. Do góry. Opa. A to nie wiedziałem, ale tajne wyjście. No dobra, oświetlimy to sobie. Powiem wam, że ciekawie. Ciekawie. Naprawdę interesująco ten świat się stworzył. Czyli to jest, no tak, od kuźni. Dobrze. Kuźnia, wejście przy kuźni. Wszystko się zgadza. Te zombiaki, te inne jakieś jaskinie są gdzieś tutaj. Dobra, już tędy wyjdziemy. Są gdzieś tutaj, ale no trzeba by je namierzyć. A, tędy. No, będzie też łatwiej, jak w końcu się ogarnę i zorganizuję sobie kompas i zegarek. To wiadomo, będzie też inaczej. Nie wiem, czy tam byliśmy, chyba chodziliśmy sobie troszkę. Tak jak mówiłem, tutaj trochę drogi porobiłem, oświetlałem. I tu zaraz przejdziemy. Rozmnożyłem trochę krówek, już stwierdziłem, nie będę tamtych ciągać, tylko tutaj się zajmę rozmnażaniem. O, już wszystkie porosły. Dobra, później was nakarmię, rozmnożymy się jeszcze bardziej. Będzie trzeba dobudować trochę dla świnek, znaleźć jakieś kurczaki i będzie git. Tutaj z kolei zasklepiłem, zasłoniłem wodę, żeby. O, żeby się w niej nie taplać. Nie to, że nie lubię, ale to moją później będę musiał dokończyć. Później. Później się tym wszystkim zajmę. Wszystko później. Tak to się kończy. Zrobiłem taką dróżkę, trochę oświetliłem, żeby to jakoś wyglądało, żeby w miarę wygodniej się szło. No co nie, odgrodziłem wodę, odgrodziłem lawę. Schodki wszędzie są, wszystko jest. I tutaj zrobiłem takie coś, nie wiem, jakby to nawet nazwać, taka altana, powiedzmy. A tu przy okazji, na razie żadnych, żadnych zmian co do wyglądu bloków nie planuję. Chociaż wyglądałoby to naprawdę ciekawie. Podejrzewam, gdyby tutaj zasklepić to wszystko ładnym, nie szkłem takim fabrycznym. Że tak to nazwę, systemowym, pierwotnym, cokolwiek, tylko jakimś takim ładnym, przejrzystym, żeby nie było tych tutaj chłopach, kresek i tak dalej, tych pikseli. No, chcę tutaj pociągnąć, tu pozasłaniać to wszystko. Tam jest jeszcze jedno piętro. Tam jest jeszcze jedno piętro. Ej, brzydalu, skocz sobie. Chodź tu do mnie. Chodź. Dawaj na solo. Dawaj expa. Dawaj expa. Jest. Ale mimo wszystko tam jest jeszcze jedno piętro. To tak nie zostanie. Nie zostawimy tak tego, prawda? To tak być nie może. Hop. No nie. Wiedźma. Dobra. Tak, zrobimy cichutko. Nie może nas zobaczyć. Hej, wiedźmo.
A ty, ciach, 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 ciach. Hu. Ale akcja. Hu. Jeszcze jedna. Ciach, 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 ciach. A. Co tam pijesz? O ty. Zarazo ty jedna. Zgiń. O, nieładnie postąpiła. O nie. Otruła nas. A to wiedźma jedna. No i nawet nie mam pojęcia nawet, jak się z tego teraz wyleczyć. No nie wierzę w to. No nie wierzę. Nie, no jak zemrzemy, to tragedia. Och, ty w życiu. Dobra, idziemy się przespać, bo to przy okazji pokażę wam, jak tutaj zrobiłem. No nie, nawet nie zauważyłem tego piętra, widzicie? A ona się rozpadła. To zbierzemy expa. Nie po to walczyliśmy z Ohydą. Czy walczyliśmy, to dużo powiedziane. Co tam z niej wypadło? Patyki. Tak? Patyki. I łoko. Pająca. Okej, okay. O, węgiel, tak. No jest jeszcze trochę rzeczy, które można stąd powybierać, ale na wszystko przyjdzie czas. No, zająłem się trochę, no tu nie do końca jest tak, jakbym sobie źle wyliczyłem, wymierzyłem. To nic, jeszcze będziemy to kiedyś przebudowywać. Tutaj tak wygląda. Moja baza górska, podziemnogórska, tak to nazwijmy. O, coś tu się zadziała. Okej, okay, dobra. Tak to zrobiłem. Płyteczka, metrowe drzwi. Pek, pek, pek. Dobra. Tak jak widzicie, taki mały design tutaj powstał. No, na większości ścian. Tu już nie układałem, bo by mi się nie zmieściło, żeby. Chociaż może, ale wtedy bym tego nie wstał. No i tak bym dał radę to sobie zrobić. Dobra, to będzie na następne prace do zrobienia. Tak to wygląda z tych rzeczy, które zdążyłem zrobić. Tak sobie jeszcze myślałem, żeby po drodze, zaraz do tego dojdziemy, tam sobie pójdziemy. Po drodze, jak idziemy tutaj, zrobić takie pola zboża i innych tam cudowianek. Trochę wody na to wszystko pójdzie. I innych rzeczy. Ale nasionek mam całe mnóstwo, także boję się, że tu coś jeszcze można spotkać. Jednak nie. Na luzie. Na luziku. Jakieś tam wiedźmy nam nie straszne, jak z creeperami sobie radzimy, jak radzimy sobie z innym. Jak ja tego węgla nie zobaczyłem? A tak mi ostatnio doskwierał brak węgla. Opa. Hyc, hyc. Ale tu już chyba więcej nic nie będzie takiego, co by mogło nam się przydać. Doskwiera mi nieustanny spadek staminy bodajże, tak? Sił witalnych takich. No, głód mi doskwiera. Wynika to prosto, tak jak widzicie tutaj tego króliczka. Ja biegam, cały czas biegam. Kwestia tego, że dociskam tutaj triggera w kontrolerze, przycisk funkcyjny tak naprawdę. I on powoduje, że ja cały czas biegam. A że taki odruch mam. Patrzcie, co tu jest. A ja mam tylko dwie pochodnie. Nie wiem, tam chyba coś jeszcze schodzi w dół.
Dwie pochodnie, 15 węgla, dobra. Ciu, 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 ciu. Pum, 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 pum. Dobra, lecimy do oporu. Dobra, jest. A, miałem jeszcze tutaj specjalnie naszkowane wszystko, jak widzicie. Tak to czasem bywa. Coś nas tu czeka? Jak zwykle, no, jest trochę węgla. Coś poza tym? Dobra, jak już jesteśmy, nie będziemy się chciały tutaj później wracać za bardzo. Jest jakaś rozbudowana grota, jaskinia. Więc zbierzemy to, co tutaj dają i pójdziemy sobie dalej. Chyba łóżka wszystkie zostawiłem. A topeszek, bo łóżko by nam się przydało na wyprawie. A deski mam. Dobrze, 11 desek, to pójdziemy. Aha, będziemy musieli zabić owieczki. Albo lamy. Zatłuczemy lamy, będzie też w porządku. One też nam dadzą trochę wełny. O, tu jakieś odpływy, przepływy, woda spływa. Nie prychaj na mnie, bo cię dojadę. Chyt. Ano tu. Hej. Ciach, 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 ciach. O to w tym chodzi. Ciach, 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 ciach. Może być i biała. Bez jaj, serio? Dobra. Tego się pozbędziemy. Siup. Dobra, ile mamy tutaj wełny? Co? Aha, bo przez to wszystko nie wzięło tamtej wełny. I wszystko w tym momencie. Dobra, zjemy sobie pek, pek. A tą owieczkę też ubijemy. Ciach, 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 ciach. Bam! No, sorry, nie wziąłem nożyczek, żeby cię elegancko oprawić z wełny. Pójdziemy sobie tam, byliśmy. Tutaj naprawdę ciekawe instalacje, ciekawe twory ziemskie powstają. Coś dzisiaj te gogle nie tak leżą, to nic. Ja tych owieczek jest, ale je też będzie trzeba sobie pozaganiać do jakiejś zagrody. Co my tu mamy? Tam jakaś jaskinia, jakaś grota? Zobaczymy. Opa! A tych krów tu całe mnóstwo. Dobra, o, gdzieś tu. No, dawaj. Misiu. Hej, co ja tu znalazłem? Pięknie. No fajnie, fajnie. To musimy tutaj powybijać. Aha. To nie będzie takie hop-siup, jak myślałem. Gdzieś tutaj się... Naprawdę to jest ciekawe. No i pięknie omszone kamienie. Nie wiem, kiedyś
Kiedyś coś patrzyłem, jak zabrać takiego grindera. Spawnera, przepraszam. Dobra, chyba zejdziemy tam, co? Zejdziemy, nie zejdziemy? Jak zrobimy? Zejdziemy. Czemu nie? Po to tu jesteśmy, żeby... Ło ty! Skąd do mnie strzelasz? Ale zakryjemy trochę dziurek. Aha. Tam jesteś, dziadu, ty jeden kalwaryjski. Dobrze, damy radę. Co to dla nas? Dobra, zrobimy tak. Nie będziemy schodzić prosto na niego. Zejdziemy sobie bokiem. Myślę tak, ile tutaj stopni będziemy potrzebować? Na siemaniu. Z jakieś 4 raz, a nawet mniej. Zobaczcie tylko. No dobra. Zrobimy tak, żeby to oni do nas przyszli. Padnij, 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 już, już, już. No, dobra. Jeszcze jeden szkielet gdzieś tu się kręci. Woda. Dobra, czego my nie potrzebujemy? Przydałoby nam się. Żwiru nie potrzebuje tego, nie? Dobra. Pewno się przyda, tego nie potrzebujemy. Łuk jest. Dobra. Tak może być. Ciach, 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 ciach. Dobra, on tam się kręci. Chyba mnie wypatrzył. Albo i nie. Jest szansa dla nas. No co ty robisz, stary? Czyli jesteśmy gdzieś. Ty. Górę musimy sprawdzać. Posprawdzaliśmy, dobra. Diri, diri, diri. Diri, diri, diri. To możemy zejść teraz niżej. Coś ja tu muszę poprawiać trochę, żeby było bardziej, że tak powiem, wygodnie. Mądrze tak biec, naprawdę, naprawdę. Dient. O, żelazo. Jak zwykle ja. Aha. Tak, żeby było ciekawie. Uwielbiam takie. Takie miejscóweczki. Okej, tutaj też od razu oświetlimy. Pyk.
Nie no, bez jaj. To nie jest najbezpieczniejsze, zwłaszcza samemu. Jaka wielka szczelina skalna jakaś. O, serio? No, chyba się kończy już to. Tak to wygląda, że się kończy. O ja, serio. Nie należy to do najmniejszych, ale żelazo. Wypadałoby je pozbierać chyba, co? Okej, lecimy z koksem. Żelazo nam się przyda w każdej ilości. Przyda się, ale muszę się czegoś pozbyć. O, pająka. No i dobra. Hyc. Polecimy, pozbieramy i lecimy dalej. W ogóle w ostatnim czasie trochę żelaza udało mi się zebrać i naprawdę trafiałem na ogromne żyły żelaza, rudy żelaza. Pam, param, pam. Okej, może być tak. Ogromne rudy. Naprawdę na bogato. Było. Co to za dźwięki? Okej, okay, dobra. Gdzieś tu jest zombie villager. Villager. Chujacie. Takimi wąskimi ścieżkami. Okej. To już nic więcej nie ma. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? O. Dobra, niech ja odnajdę swój punkt, żebym na nic nie wpadł. Na nic nie wpadł. Ciach, lecimy, pozbieramy trochę. Może. O, elegancko. Ciach. Pa. Oj, tu jest trochę. Elegancko, to lubię. No, to mi się podoba. No i gitara. Idziemy dalej. Tu się nic nie powinno spełnić. Dobra. Najgorzej pod górę się pakować. Jakaś lawa. Węgiel. Ręka mi uciekła. Noc jest chyba. Tak by to brzmiało jak noc. Okej. To chyba zwiedziliśmy wszystko, co było. Trzeba będzie się tu. Okej, dobra, myślałem, że to gdzieś lawa. Ej, poważnie, co to za dźwięki? Nie przywykłem do takich. Się okaże. Noc, a jak? Dobra. O kurczę, nie mam kratnik tego. Ciu. No, nie do końca przygotowałem się na wyjście. To nic, to poprzestawiamy, to poprzestawiamy, to schowamy tu,
Pum, 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 dobra. Cyk. Aj, treblo, treblo. To odkładamy, to odkładamy, tak. No nie będę się panu sypychać przecież stado potworów. No nie oszukajmy się. Kto by tak zrobił? Kto jest na tyle odważny? Okej. Okay. Znaczy, jak trzeba, to się idzie. Prosta sprawa, ale jak można ominąć taką niepotrzebną walkę? O, serio? Mam tam kolejna jaskinia. Dwa creepery. Krowa. Okej. Cicho, nic nie mów. O, w mordę. Oż ty. Ha. Walka z creeperami jest łatwiejsza tutaj, szczerze powiedziawszy. Dobra. Idę to sprawdzić, no nie ma bata. A tam jeszcze jedna. Dobra, weźmiemy i tego, pociśniemy. Hej, creeper! Ciach, 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 ciach. Co za rzadziak. Aż ty. No, taki cwaniak wyjdzie tu do mnie? Sam jesteś? Dobra, przejdziemy sobie tak. Tak naprawdę nie jest najbezpieczniej. No pięknie. Z jednego przejścia, drugie przejście, kolejne przejście, zejście, wejście, dojście, wyjście. Serio, niesamowite. No pewnie, to wszystko jest gdzieś tam pewnie ze sobą połączone. Jak nie jest, to będzie można to połączyć. Myślę, że niedługo będzie trzeba tym się zająć. Rozkopać przede wszystkim trochę tutaj rzeczy, żeby następnie poszukać, chyba się trochę zakręciłem, żeby następnie poszukać diamentów i zaczniemy robić powoli, tworzyć diamentowy ekwipunek. Nie wiem, czy my tu byliśmy. Nie, chyba. Patrz, ile zajęcy. Duże, małe, wszystkie. Króliki. Wow! 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 O! Nieźle, to mu się udało. Nic mu nie chciałem zrobić. No, powiedzmy, że nic. Ale na pewno, no. A zrobił, zginął tak jak chciał. Tu, 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 tu. I lecimy. Jeszcze widzę jakieś drzewa. Dojdziemy tam i tam może powoli będziemy kończyć. Musimy no tak to rozsądnie rozegrać. Myślę, że nie będzie to najgłupsze. Jeżeli tak zrobimy, czyżby brzoska jest i brzoza. Chociaż brzoza jest nie do końca najbezpieczniejszym drzewem.
Kolejne. Niesamowite. Jak ten świat się. A jeszcze będzie śmiesznie, jeżeli pójdziemy jeszcze kawałek i obejdziemy świat dookoła. Grzyb. Ło, jakie drzewa. O, jakie drzewa. Ale drzewa. To mi się podoba. Ole, las. Są i kury. Bądź kurczaczki. Lawa. To jest dziwne. Nie do końca to rozumiem, ale okej. Okay. Grzyby, duże grzyby. Nice. Do tej pory nie udawało mi się ich znaleźć. A tu proszę, 4, 5. Owce. Do baśniowej krainy trafiliśmy, która ma swoje kompleksy jaskiń. Super. Dobra, pójdziemy na szczyt może, tam na tą górę. Cicho mnie tu. Pójdziemy na tą górę, zobaczymy co. Co tu jest ciekawego, gdzie słońce jest nad nami, dobra. Nie no, te drzewa, no będzie materiał do budowy. I to nie jednej. Więcej owiec, grzyb. Dobra. I pyk, grzyb. No, naprawdę to mi się podoba. Ach, kurczaczki. Nie, no to muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć, zanim będziemy kończyć. No. Pięknie. No niesamowite. Jak ten świat się stworzył. Hop, 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 hop. Hop, hop. Aha. Dobra. Tak sobie to zrobimy. Dobra. No cześć, jeszcze więcej kurek. Nie no. Elegancko. Elegancko. Mógłbym skoczyć, ale nie chcę. Chcę się rozejrzeć, zobaczyć, co my tu w ogóle mamy. Nie widzę żadnej wioski więcej. Także mamy jedną wioskę na pustyni. Jedną dżunglę. Ej, spoko. Spoko, że mamy kilka różnych biomów. W miarę blisko siebie będzie co zwiedzać. Ale ten las. Raz, że jest gęsty, a dwa, że będzie co tu ścinać, będzie z tym trochę pracy. Będzie co eksplorować, bo tutaj kompleksy jaskiń są naprawdę. Będzie trzeba zrobić parę różnych rzeczy. I mam do was taką prośbę, no generalnie, jakbyście. Aha, chciałem skoczyć, a tu ząg. No nie. O, bym skoczył i by było. O, ale tu sobie mogę skoczyć. Szlak! Szlak! To se skoczyłem. Huh. Przynajmniej nie padłem. Oż ty w życiu! Ty, ciach, ciach. Aż ty. Pa, 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 pa. Twardy jest jak na małego. Fuh.
Dobra, to nie jest najbezpieczniejsze miejsce. Słońce nam zachodzi, nie wiem, zdąży. Dobra, musimy zdążyć po prostu. Wrócimy sobie na początek. Ja wiem już, gdzie czego szukać. Come on. Ale nas wygnało. Dynia. Szybko. Tu to dopiero będzie masakra. Musimy się wydostać. Dynie. Dobrze. Szybciej. Szybko, szybko, szybko. A nie, nie, jeszcze pustynia przed nami. O ludzie drodzy, ale będą nas ganiać. O nie, nie zdążymy. Nie zdążymy. To nic. Musimy być twardzi. Niemiętcy. Co nie zmienia faktu, że lepiej po nocy się nie przemieszczać. Czemu słońce zawsze chowa się szybciej niż my się poruszamy? Czy to w grze, czy w prawdziwym świecie? A jeszcze kawał drogi przed nami. O nie, o nie, o nie. Biegłem w miarę prosto, powinienem trafić. Wrócimy sobie do domku. I będziemy. No nie, no nie. Więcej basmatka nie miała. Jest wioska. Jest wioska. Będziemy. Enderman. Zombiaki. Chyba telefon mi dzwoni. Damy radę. Widzę creepera. Widzę wioskę. Szybko, szybko. Nie wiem, czy to u mnie w głowie takie dźwięki, czy w monitorze, czy. Ratuj się, kto może! Zombie nadchodzi! To nie jest najmądrzejsza odpowiedź, jaki się od was spodziewam. O ty cholipka! Ale mnie wydgałeś. A kogo ty szukasz? Uciekaj mi stąd. Pyk, 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 pyk. Dobra, zostaw. Chowaj się, chłopie. Ha. A co tam jest? Hello. Ty co on ma za buty? Skąd to masz? Uciekaj. Zostaw mieszkańców tej wioski. Myślałem, że będziesz bardziej uprzejmy i. Dobra. To nic. To nic, to nic. Prześpimy się i. No nie. I po ptakach. Dopadli go. Dopadli, wiedziałem, nie wszyscy się schowali, a ja zwlekałem. Odeksp. Dobra, mogę przeżyć bez ekspa. I co mi zrobicie, potwory, stwory i inne? Bądźcie! Bądźcie! Możesz mi. Lamo. Gdzieś tam jeszcze jeden. O, a czemu ten nie płonie? Czemu nie płoniesz? Płoń, spłoń. Srebro dał. Nice.
Dałeś kostkę srebra, warto ich zabijać. Nie macie za co dziękować, wiem, wiem. Dobra, pozbędziemy się tego, bo to jest niepotrzebne w tej sytuacji. Może strzał trochę zacznę zbierać. Dobra. No tak, no bo co mi ze starego miecza, który zaraz padnie. No dobra. Tak to wygląda. Dobra, pędzimy szybko. Sprawdzić, czy nasza wioska nie została przypadkiem zdemolowana. Tutaj trochę to więcej ładu składu ma, ale też tak nie do końca. Dobra, gdzieś tu widziałem jakieś światła. Gdzieś widziałem jakieś światła, proszę was. Jestem ciekawy, co to było. To nie sądzę, że była druga wioska. Nietoperz, czyli jaskinia. A, światło, lawa. Wszystko w temacie. Dobra. Kolejny kompleks. Jaskiniopodobny. No, trochę tu jest tego wszystkiego. Okej, ale teraz to ja już chyba się powoli gubię. A nie, a może nie. A może. Nie, nie gubię się. Dobrze. Okej, wszystko w miarę jeszcze. Jest dobrze. A jak już zrobię, dokopię się do redstone'a. No tak, bo jeszcze się nie dokopałem. Jak się dokopię do redstone'a, to będzie łatwiej, bo zrobimy tak jak mówiłem, i magnes, mówię magnes, i zrobimy sobie kompas, i zrobimy sobie zegar. Tak się zastanowiłem, rozbijałem wcześniej te drewniane, takie krzaczki drewniane. Krzaczki, po prostu krzaczki rozbijałem i nie wiem, czy wiecie, z tych krzaczków wypadają czasem patyki. Ja nie wiedziałem i się zaskoczyłem. Jest to dobra informacja, w razie gdyby się zginęło, gdyby ktoś padł, nie miał siekiery i tak dalej, to zawsze jest patyk do zdobycia. Tak, jeden kawałek drwienka, ściętego z drzewa, kawałek drzewa, tak, i patyk, i mamy siach, 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 siach. O, spróbuję jeszcze zademonstrować wam jedną rzecz. Nice. No, te świnki nie będę tłukł, bo później będę musiał daleko iść po te świnie. Także no trochę się pozmieniało na samej mapie. Cia, cia. Dobre. Dwa hity. Pam, pam. A? No nie, nie. Czyli co, ja miejsca zostawiłem. Nie, nie to włączyło. O Jezu, rany. Dobra, dirt rzucimy. I kobla też. Kobla będzie jeszcze zatrzęsienie, czyli muszę wrócić. O, a mięsko się przyda, bo zacząłem, tak, zaczęło się konsumowanie. Jak widzicie, chleba trochę zeszło, a jednak takie wyprawy na speedzie dają kopa, jeśli chodzi o zużycie energii. Cyk, jesteśmy w domku, pięknie, ładnie. W miarę jeszcze wiem, jak się gdzie i jak się dostać. Tak to wygląda. No, nie ma szału. Tak w mojej ocenie szału nie ma, no bo jeszcze jest wiele rzeczy do tak. No przede wszystkim będzie trzeba ten żwir wywalić, zamontować coś innego, coś ciekawego, tak żeby to wyglądało. Pewnie będę myślał nad
coś się zadziało, ciekawego. Będę myślał nad tym, żeby wyrównać wszystkie budynki. Część pól uprawnych pewnie, tak jak mówiłem, no, zlikwidujemy tutaj jakieś zejście do takiej kopalni zrobię. Jakoś tam rozbudujemy, później pociągniemy jakoś tak, żeby tam się łączyło sensownie. Daleko to nie jest, ale wiadomo, jak już będziemy pod ziemią, to wygodniej będzie przejść się po prostu prosto tamtędy, niż krążyć góra, dół, góra, dół, góra, 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 dół. Także na to wszystko jeszcze trochę czasu będzie trzeba poświęcić. Są ziemniaki, jest zboże, takie, że o Boże. Cóż więcej, no, przed nami dużo pracy. Dawajcie znać, jeżeli macie jakieś pomysły, co można byłoby tutaj wprowadzić, stworzyć, zbudować, zmodyfikować, bo to też chodzi o to, żeby nam wszystkim było przyjemnie, żeby fajnie się grało, fajnie oglądało, fajnie wymieniało doświadczeniami. No, tak jak sami słyszycie, widzicie, no jakąś tam super znawcą Minecrafta nie jestem. Lubię budować, lubię klocki Lego, lubię tworzyć. Stąd też takie nagrania. Stąd też chciałbym, żebyście się dzielili czymś, co może was interesować, co w waszej opinii może być przydatne. To tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Tu gdzieś jesteście. Gdzieś tu. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Mówiłem dla was ja. Pokazywałem cały tutaj świat Minecrafta, po którym chodzimy. Treblo. Studio. VR Studio Augustów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.